Pani dyrygenta zna w orkiestrze, a muzycy nastroją instrumenty. Podzielę się z Państwem pewną refleksją na temat znanej nam wszystkim od najmłodszych lat kolędy Bóg się rodzi, autorstwa Franciszka Karpińskiego. Fragment jej cytowałam we wstępie, a słowo ciało mi się stało i mieszkało między nami. Nie wiem, jaką melodię przewidywał Franciszek Karpiński do swojej pieśni, ale wiem, że napisał ją przed rokiem 1790, a zapisu melodii dokonał Januszewski w 1830 roku. Wracam do tej kolędy, byśmy usłowili sobie, jaką ważną i jak ważnym i nadzwyczajnym wydarzeniem w dziejach ludzkości było i jest Boże Narodzenie, skoro gdy Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone, zgarbiony, okryty chwałą, śmiertelny, król nad wiekami, a słowo ciało się stało i mieszkało między nami. Bóg się rodzi. Bóg się rodzi dla człowieka, żeby człowiek mógł się narodzić dla Boga. Syn Boży staje się człowiekiem, żeby człowiek stał się Synem Bożym. Syn Boży zrodzony, a nie stworzony, rodzi się w biedzie ludzkiej, żeby człowiek mógł się rodzić wciąż ku coraz większemu bogaceniu. Sądzę, że wielu z nas orkiestry z siedlisk przedstawiać nie trzeba. Mimo tego jednak pokuszę się o to dla tych, którzy może słuchają orkiestry po raz pierwszy. Oto kilka faktów z jej historii. Orkiestra została założona w 1984 roku przez ówczesnego proboszcza Siedlisk, księdza Czesława Szewczyka. Naukę gry na instrumentach powierzono absolwentowi Akademii Muzycznej w Krakowie, magistrowi Janowi Zygmuntowi z Nowego Sącza. Od tego czasu orkiestra uświetnia uroczystości kościelne, lokalne i państwowe. Przygotowuje koncerty z własną oprawą literacką według własnych scenariuszy. Za aranżację prezentowanych utworów odpowiada profesor Jan Zygmunt. Sam zresztą skomponował kilka utworów, które znajdują się w repertuarze orkiestry. Szczególnym wydarzeniem w życiu orkiestry był fakt, że mogli uczestniczyć, oczywiście grając, w czasie mszy świętej celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku. Członkowie orkiestry są organizatorami corocznych festynów i wieczorów kolęd. Orkiestra wzięła udział w programie Muzyka łączy pokolenia i w ramach tegoż programu odbyło się 5 koncertów, kursy gry na instrumentach, nagrano płytę, zorganizowano zespół instrumentalny dla dzieci i młodzieży. W 2009 roku orkiestra wystąpiła na krakowskim rynku, dając koncert w ramach promocji gminy Bogowa. Mieszkańcy Wadowic mieli okazję słyszeć koncert siedliskiej orkiestry podczas obchodów rocznicy 90. urodzin papieża Jana Pawła II. I stosunkowo niedawno, do 7 i 8 stycznia bieżącego roku, orkiestra koncertowała w Wiedniu. Były to 2 koncerty dla tamtejszej Polonii. Z orkiestrą śpiewała pani Urszula. Gratulujemy. Pierwszym prezesem orkiestry był pan Jan Urbanek, a od 1999 roku jest nim pan Mieczysław Podobiński. Orkiestra miała pod batutą pana profesora Jana Zygmunta. Za chwilę wspólnie z chórem i orkiestrą zaśpiewamy kolędę wśród nocnej ciszy. Zachęcam do wspólnego kolędowania i od tego momentu o dalsze prowadzenie koncertu poproszę pana Roberta.